Do tej pory te wyprawy przyniosły 0% skuteczności, co i tak jest całkiem niezłym wynikiem. Minęło tylko parę dni od premiery i nie wygląda to obiecująco, więc pora to zmienić! Londyn, Paryż, Barcelona, Dubaj, Nowy Jork i teraz nastał czas na inny kontynent! Kraj ten jest znany ze swojej dokładności i perfekcjonizmu, dokładnie tak jak Electronic Arts! Nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo byłem podekscytowany, uwielbiam każdy moment tych wspaniałych wypraw! Japonia, Tokio, Japan, to nie może się nie udać! Nie dość, że lecimy w tak cudowne miejsce, to jeszcze lecimy z przesiadką! Ahoj, przygodo! Może faktycznie to nagranie się nie zwróci, może faktycznie jest ono bez sensu, może faktycznie każdy ma je w dupie, ale za to stracę dużo pieniędzy. Idąc kominem do samolotu, mając na uwadze to, że czeka mnie bardzo długa podróż, miałem w głowie wiele myśli. Nie wszystkie były pozytywne. Ale ku mojemu zaskoczeniu wylądowaliśmy w mgnieniu oka. No ledwo zamknąłem oczy, już jesteśmy na miejscu. Ale super, konnichiwa, arigato. Myślałem, że będzie o wiele gorzej. Ano tak, bo lecimy przez Wiedeń. Ale zajebiście, że jestem 15 minut szybciej. Teraz zaledwie 4 godziny w Wiedniu. Nawet przez chwilę nie zwątpiłem w swoje powołanie, bo wiedziałem, że tak trzeba. Co ja tu kurwa robię? Wiem co, zamówiłem sobie sznycla za 24 euro, no i był taki, no, za tą cenę szału nie było. Teraz ten lot 12,5 godziny po to, żeby być w Tokio przez 3 dni, po to, żeby kupić to gówno i wrócić 14,5 godziny, bo jest siła Coriolisa i w lewo leci się trochę dłużej. I też przy okazji zmarnować czas i pieniądze, czy będzie do tego warte? Nie. Jednak to bez znaczenia, bo pamiętajcie, życie faceta jest takie, że trzeba robić rzeczy niezależnie od tego, jak się w danym momencie czujemy. Wymienię wam teraz wszystkie plusy i korzyści, które będę miał z tej podróży. Wydaje mi się, że o niczym nie zapomniałem, także zapraszam na kilkunastogodzinny lot! Na szczęście w Boeingach 777 na długie dystanse jest dostępne Wi-Fi, przez co mogłem sobie porozmawiać ze znajomymi. A, w tym z Austrian Airlines nie było. O, okej. Okay. To jednak nie miałem. Bad boys, what you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do when they come for you? A wiecie, co to jest najlepsze? W tej grze nie działa nawet menu. Ale czas minął mi piorunująco szybko i gdybym mógł wtedy, to powtórzyłbym ten lot jeszcze raz. Japan! Konnichiwa! W końcu po parunastu godzinach jesteśmy na miejscu i ależ ten moment jest wspaniały. Ekscytacja, radość, zrozumienie i to, co czeka mnie zaraz. Woo! Nie mogę się doczekać! Myślę sobie, ale super, ja chcę jeszcze raz! Może faktycznie jest to najmniej oglądana seria na tym kanale, ale jak coś kochasz robić, to zrobisz to regardless. Poza tym bilety lotnicze były tak tanie, że na checkoucie linia lotnicza powiedziała mi, że wiesz co, byku, ten lot stawiamy my! 7-godzinny jetlag do przodu był lekko odczuwalny, ale to nie są przeszkody, tylko wyzwania. Jestem już od dzisiaj profesjonalnym vlogerem. Haha, co ja tu robię? No nie mam pojęcia. Wiecie, co mnie martwi? To, że jestem właśnie teraz w tej Japonii, trochę powoli kończą się kierunki, które są dalsze. Kurwa, co jest jeszcze? Sydney? Nowa Zelandia? Argentyna? Nie, dajcie spokój. Powód, dla którego tu jestem, jest tak ułomny i tak tępy, że za każdym razem jak ta myśl wchodzi do mojej głowy, to ją odrzucam. Poezja, renesans, barok, dekadentyzm, dokąd zmierzamy, co się stanie z nami, jak stąd odejdziemy, quo vadis. Powiem wam, miło zobaczyć po tym, co się dzieje w Europie, że jest tutaj ponad 90% Japończyków. Ciekawa odmiana. Pamiętajcie, cokolwiek w życiu będziecie robić, opinia innych nie powinna mieć na to wpływu! Japończycy coś o tym wiedzą, chłopaczyna chciał sobie tańczyć i pośpiewać i co? Tańczył sobie i pośpiewał, nie interesuje go zdanie jakiegoś placka! Niecałe 2 dni do premiery i czułem, że muszę zrobić coś produktywnego, żeby chociaż w głowie zaczerpnąć coś z tego wyjazdu. Wygooglowałem, że Sensoei Temple ma dużo opinii i bardzo wysokie oceny, więc mówię dobra, to chodźmy. Jednej rzeczy nie rozumiem, bo staram się od lat, żeby dostać tą gierkę przedpremierowo. Robię wszystko, co w mojej mocy, odwiedzam każdy możliwy kraj na świecie. Nie wiem, co by w przyszłym roku musiało być. Antarktyda, już sam się gubię, Nowa Zelandia, Auckland, Sydney. Nie wiem, co ja robię źle. I wonder if you know how they live in Tokyo. If you see, then you mean it, then you know you have to go. Absolutnie turbo zajebista! I o co mi chodzi? Ta decha jest ciepła! Znaczy wiem, że każdy wie, że dechy są ciepłe w Japonii, ale jaka ona jest ciepła, stary! Ale aż gorące, gorące! Ej, nawet samo się spuściło, jakie te toalety! Są kurwa inteligentne! Ostatni dzień przed zakupieniem tego szrotu, więc myślę, pojadę sobie tym pociągiem, który jest prawie tak szybki jak pociągi w Polsce w latach 90.
Ale zapierdal. Premiera jest jutro, więc postanowiłem wybrać się do Kioto. Jest tutaj ponad 30 stopni, pięknie, cudownie, cudowne uliczki. Coś w stylu tych horrorów, tych japońskich. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest coś w stylu, że próbuję sobie uświadomić, że to nie jest strata czasu i że jakby cel był inny, po co tu przyjechałem. Dlatego chyba zrobiłem to Kioto, ale... trudno. Rzadko jadam takie cuda. Wolę burgerka z 450 gramami wołowiny zrobionego na medium rare, ale oj dobre, oj oddało! Ja powinienem zostać vlogerem podróżniczym. Tak sobie myślę, będąc w jednej z najpiękniejszych świątyń w Japonii, w Kioto, czy w tym roku będzie paczka za milion, bo naprawdę sobie tego nie wyobrażam. Żygać mi się chce, jak myślę. Jestem ciekaw, jak długo wytrzyma raz. Stawiam miesiąc, może dwa, a jaki z tego morał? Lodówką się nie ogolisz. I wróbelek ma jedną nóżkę bardziej. Ale to, co mnie ominęło, widziałem, że teraz w Ultimate Team jest się w kolejce do czekania, jeśli chodzi o zagranie meczu. Nie mogę się doczekać, która z pań będzie w drużynie tygodnia. Spójrzcie na to cudowne miejsce, ile tu jest pasji, ile historii, jaka to jest kultura. W takich miejscach myśli się tylko i wyłącznie o jednym. Ciekawe, ile błędów w tym roku zajebią. Ktoś jeszcze wierzył przed premierą, że produkcja będzie free to play. Jeszcze chłopaczki podwyższyli cenę. Wiem, o czym myślicie. Ile łatek wyjdzie w tym roku i jestem w aktualnie bardzo starym miejscu, ale nawet najstarsi ludzie, którzy są stąd, nie mają pojęcia. 27 wrzesień, wybiła godzina zero. Jedziemy po to gówno. Announcement. Tak się nie pisze. This announcement. To jest kurwa najgorsza pisownia tego wyrazu, jaką widziałem. Stała się sytuacja dosyć niespotykana, matematycznie niemożliwa, bo jakiś ziomeczek napisał do mnie, że mnie widział na Shinjuku 11. Myślę, jak w ogóle w takim kraju, gdzie jest tyle ludzi, gdzie jest tak mało turystów, jak? Ty kurwa wstaję, patrzę, chłop do mnie pisze 11, że widział mnie w Tokio, bo jak 37 milionów ludzi. Co, na Shinjuku? Obowiązki wzywają, nastał dzień sądu, więc trzeba pójść po to, po co tutaj przyjechałem! To nie może się nie udać, najwspanialsza produkcja od najwspanialszej firmy EAFC 25! Arigato. Spójrzcie na tego zjeba! Nie wyglądasz fajnie! Nie wyglądasz jak szef! Brat myśli, że czegoś dokonał! Nie zrobiłeś tego! Nie wyglądasz jak gangster! Tam nikt nie patrzy! Gdzie ty się rozglądasz? Zamknij mordę, placku i batera! FC25 w Tokio, Japonia! Czy serio ktoś myślał, że tego nie zrobię? Nie bez powodu mam jeden chromosom więcej! Deal with it! Powiedziałem deal with it! Teraz było Tokio, to ja nie wiem, jaki będzie upgrade z tego. Nie no, jebać tą serię. Jeśli ktoś myśli, że to było idiotyczne, nie chcę nic mówić, ale dałem 8400 jenów, co daje 220 zł! Tak, to oznacza, że płaciłem mniej niż wy, nie słyszę was, hejterzy, i nie sądzę, że jestem jedyną osobą, która was nie słyszy! Co teraz? No, teraz trzeba wrócić, a podróż powrotna jest 2 godziny dłuższa niż tam. No. To chyba pora wracać. Ale jestem zajebiście nieogolony. Jeszcze tylko 14 godzin i 20 minut. Jeśli wrócę i menu nie będzie działać, to się pogniewamy. W końcu wylądowałem, ile można? A no tak, przecież to w jeden. No, to była zajebista strata czasu.